Cześć, to Kurt, witam was w kolejnym odcinku Crusader Kings 2. Taka sytuacja. Wendish Empire, dosyć duże, i bizantyjskie imperium się rozpada. Znaczy, rozpada, no, ma, powiedzmy, że sporo wojny domową, którą możemy wykorzystać i im wpierdolić w tej chwili. Oni mają tu jakieś fajne regiony, które można im zająć. Czy moje wojsko już tu podeszło? Nie, no to trzeba podejść. Taka będzie sytuacja, że... Co to jest coś? Aha. Okej. Okay. Także jest parę regionów, które można by wziąć. Ten tutaj ładnie wystaje w tej chwili i będziemy mogli go sobie zgarnąć, myślę. Również ten z Walachi byłby dobry. Zobacz, gdzie ty jesteś, królu? Ot, no tu. Offer vassalization bym mu zrobił. To byłoby dobre. Chyba się nie uda. Mamy masę claimów. Zaraz, na co to wszystko? Claim na to, claim na tamto. Na to, jakby był jakiś taki duży claim. Na przykład na całe cesarstwo. Szkoda, że nie da się tak zrobić, że tak jak gdzieś kiedyś czytałem, koleś sobie podbił całą mapę bardzo szybko przez to, że zapraszał ludzi do swojego, kurde, dworu i używał ich claimy. Oczywiście tutaj nie jest za bardzo możliwe. Jak chciał kogokolwiek zaprosić, to od razu mi, kurde, piszą, że ten... False Religion, minus 4 czy minus 5. Nie. Minus 5. Base Reluctance też. To jest żadnych pozytywów. Czy ja bym znalazł takich ludzi, którzy by chcieli przyjść? No cóż, szkoda na ILSK. I trzeba napierdalać po prostu normalnie. Także... Tracja, Albania... Nie. Abchazja? Nie. Cherson? Gdzie jest Cherson? Nie pamiętam. A, to nic dużego, nic fajnego. Kawuna? Nie. To też nie Walachia, to ewentualnie, to jest raz, dwa, trzy, cztery prowincje. Albo nie to, zaraz, a to co? To jest Czerno może. Nie, Ałania, o, to jest to. I to byłby dobry region. Jeżeli nie Walachia. Skoro jesteśmy w tym miejscu, to weźmiemy na razie to, a tamto weźmiemy następnym razem, bo myślę, że... Tak, to wystarczy. Mają wystarczające problemy. A czy mają sojuszników? To jeszcze powinienem się upewnić. Nie. Zresztą, kto mógłby być wystarczająco silny, aby mnie powstrzymać, więc... Nie. Z takimi rzeczami sobie poradziłem, że teraz już nie wierzę, żeby cokolwiek mogło mi położyć, chyba że znowu problemy wewnętrzne. Proszę bardzo, długo oczekiwana wojna z Cesarstwem Bizantyjskim, które nawet nie będzie w stanie się bronić. Jak sądzę. Poszturmujemy parę razy, jak zwykle. I cała wojna się zakończy. Nie będzie problemów. Może mi tutaj wyskoczył jakimś 17 tysiącami, czy ile? Bodajże gdzieś tyle widziałem tutaj. No, 30 tysięcy, no dobra. Może 30 tysięcy. Może wtedy tak bym nie powstrzymał, ale co, będę przechodzić i ignorować wszystko, co tutaj jest, żeby tylko do mnie dojść? Wątpię. No jeśli tak, to powinienem zdążyć uciec. Albo nawet wygrać. Kurde, 54% z tych dwóch beznadziejnych małych prowincji. Nieźle. Jak to działa? Chyba to jest jakiś tytuł, nie? The Great. Wow, nice. To dobry tytuł. Nie będę narzekał. To jest Cherson. Czy się poddajesz? No proszę. Okej. Łatwo poszło. Znowu nazbieraliśmy tego wszystkiego w pizdę. Trzeba to komuś oddać. Może nie Urzynowi. Ty, Jarosław. Ty wyglądasz jakbyś chciał zostać księciem. County of jakieś gówno. To dostaniesz, proszę bardzo. Po czym chciałem ci dać duty, którego jeszcze nie ma. Duty of... Co z tym Bolgar, nie? Kingdom of Ałania?
Poważnie? Ha! Kto by się spodziewał? No dobra. Może być i Kingdom. Fuck. Zrobimy Kingdom. Masz stary Grandland, the title, Kingdom of Alania. 440. Nic nie może teraz sprawić, że przestaniesz mnie lubić. Zostałeś królem. Wyglądał kurde jak taki wieśniak. Wystarczy człowieka ubrać trochę lepiej i już macie. Już przyboi na króla faktycznie. Czemu mam nadal 11 na 9? Co ja posiadam, czego nie powinienem posiadać? Barony of Nurlat. Nie, nie chcę tego mieć. Jesus. Trzeba to dać temu gościowi. Masz tu jakiś Barony of... Srem, gdzie jest Srem? Nurlat. Trzymaj. Jeszcze coś tam mam. To. To jest to samo, prawda? Oczywiście. Barony of... Co się nazywa? Wspomniał nazwę. O, to. Masz. Ja rozumiem, że ty sobie z tym nie radzisz. Ale porozdawaj to komuś tam. Komukolwiek. A my tymczasem, skoro już nie możemy walczyć z tym i z Bizancjum, pobiegniemy sobie, myślę, że dorobić Rity Newsy i podbić coś na zachodzie. O, pregnant, dobrze, niech to będzie chłopczyk. I niech nie będzie upośledzony. Czy mam w więzieniu? Mam. To wypuścimy. A ty? Cacy. Kingdom of Valachia jeszcze możemy stworzyć. Duchy of Bolgar dalej nie istnieje. Empire of Russia i Tartaria możemy zrobić. Kurde, trzy imperia kontroluję, niezły jestem. Koleś nie miał dziewczyny, ale jak się zostaje królem, to się ma. Fourth Wendish Catholic Revolt. Aha. Gdzie? Przypuszczam, że tu. Oczywiście. Damy radę. Nie widzę problemu. Pójdziemy tam najkrótszą drogą. Będzie to prowadziło przez Poznań, więc możemy sobie od razu dorobić te Rity Newsy. Mamy ich całkiem sporo. Co chcielibyśmy tutaj dorzucić? O, to by się przydał jakiś dodatkowy dowódca wspierający. Okej. Mamy 11, 13, 10. Ha! Myślałem, że dodałem tu już 11. To się nie dodaje. No okej. Czyli znowu... A może wtedy jak ja dodałem tego jednego, to cały w bitwie został unicestwiony i przestał obowiązywać. A może po prostu się nie znam. Aha, okej. Czyli mamy nowego władcę tutaj. 41. Defending versus foreigners. A, to dzięki temu buntowi. Nieźle. A normalnie to byś mnie nie lubił. Small file attacks. Female hair. A ten female hair, no właśnie. Niech się urodzi, kurde, chłopczyk, to wtedy będzie mieć ten modyfikator z głowy. Pięć tysięcy faktycznie. Dobra, czyli trzeba tutaj dorobić jeszcze jednego heavy infantry. Następnie. Możemy dorobić... Myślę, że nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, to dobra liczba. Czemu to jest 1600, kiedy tu jest 1500 i to jest na maksa? Aha, dlatego. Wszystko wziąłem. Czyli z całą pewnością potrzebujemy jednego ciężkiego. Następnie moglibyśmy wziąć może dodatkowe defensywne. Na boczki.
Tak, to będzie dobre. Dwa defensywne naboczki. Pyk. Jeszcze jeden, którego teraz nam brakuje. A, bo kasy nie mam, okej. Okay. Będzie kasa. Będzie wszystko w porządku. Co wy tam się imprezynujecie? Wypierdalać szmaty. 64. Pyk. Cacy. Chodźcie tutaj. Albo poczekajcie w sumie. Niech on sobie z nim poradzi. Później dołączą. Zaraz mi ich znowu zniszczą. Znowu kobieta? Kurwa. Ja już miałem znowu nazywać Zdupisława, ale to już nie jest oryginalne. Nazwę cię. To jest nie można si robić, prawda? Nie. Nazwę cię. Kolorowanka. Co to nie słodkie? Czas wyrżnąć kilku katolików. Tam moherowe berety sobie biegają. Armia z tego się składa i dlatego tak szybko pada. Captured in battle and is now my prisoner. It's very understandable indeed. Zostaliście zniszczeni. Ja bym chciał pana zabić na przykład. Co pan na to? A mogę zrobić ransom? Za 10 go. Nie. Dobra, najpierw trzeba zakończyć tę wojnę chyba. Force demands. Teraz możemy cię zabić. A, nie, tak to nie był. Ha! Banish. Nic mi nie da, więc możemy cię zrobić execute, bo jesteś katolikiem. A to banish coś mi da? Nic mi nie da. No to też możemy zrobić execute. Bardzo mi przykro, stary. Tak naprawdę to nie. To są wikingowie. Oczywiście zdążą uciec. Z nic nie poradzimy. Ale trudno. Co, już kolejne? Co, jest to niepoważni? Fuck. No dobra. Obawiam się, że nie jesteście w stanie wygrać takiej rewolty. Kiedy, zwłaszcza kiedy jestem w czasie pokoju. Ach. Zabanić nic oczywiście nie zyskam. Weźmiemy execute. Nie będą mi się tu katolicy panoszyć. Mam 7% rocznie. To już dużo lat minęło, odkąd tutaj wstawiłem. Jakoś się nie udało. Peszek. Idziemy wreszcie zniszczyć tych tutaj wikingów, którzy mi łupią. Oczywiście się nie da. To naj. Łączymy. Reorganizujemy. To dobrze. Tutaj nic. Chyba okej. No, wszystko się zgadza. Jest dokładnie tak, jak powinno być. A że możemy jeszcze, to trzeba coś wymyślić. Co ja tu jeszcze wrzucę? Jeszcze na jeden boczek można by dorzucić dodatkowo... No... Chyba szturmowy, kurde, heavy infantry. Kawalerii więcej nie trzeba raczej. Sprzedawały się chyba one z dogonienia, a do zabijania jak najwięcej liczby wojsk, żeby jak najmniej ich uciekło. To się do tego przydaje, ale strasznie drogie. Myślę, że lepiej będzie to wziąć. I teraz mamy 34,5 na 36. Ja wciąż możemy jeszcze. Nice. Teraz to połączymy, to mamy teraz 13,13 i weźmiemy jeszcze jeden i wtedy będzie już tak bardzo cacy, że będę szczęśliwym człowiekiem. Będę szczęśliwym imperatorem. Russian Claimant, Bransk.
Ej, no weźcie się nie bijcie między sobą. Co za ludzie. No tak nie powinno być. Myślałem, że faktycznie, kurde, walki wewnętrzne są zabronione w moim, kurde, imperium. Prawo powinno działać odgórnie, no. To czy... Nie, Cruel, ty kobieta, Cruel. Nie. Proszę bardzo. 14 doszło na lewo. Nie chcemy tak, nie. Dla wyrównania. Już mamy teraz tak silną armię, że ja pierdolę. Czy mogę zaatakować Niemcy już? Mogę. No to chodźmy. Czy to będzie... Turingia znowuż? Chodźmy Köln w sumie, żeby tutaj sobie... oddzielić ich będą moim państewkiem wewnętrznym. Przypuszczam, że wtedy Brunswick spokojnie się tutaj zajmie. Masz sojuszników może? Żadnych. No to w takim razie masz wpierdol. Ile cię to jest? Bardzo mało. Offer vassalization, my friend. Oczywiście, że nie. To poproszę Kylne. O. Spierze może jakieś wojsko. Nic mu to nie da, ale... Ale spierze. Już 28%. Oni nie wiedzą, co ze sobą zrobić, zanim się zorganizują, to już będzie po wojnie. Czy ktoś mu jednak pomógł? Chyba tak. A, bo to nearby Catholic rulers, no tak. To nie ma znaczenia. Może sobie nawet Francję wezwać, nic mi to nie da. Wojna się zakończy bardzo szybko. Masz, czy już się chcesz poddać, czy może jeszcze nie? Come on, you pansy! Dobrze. Dojdę się tutaj. Co myślicie, że wygracie ze mną? Z czymś takim? No tak nie działa. Chociaż chciałbym mieć tutaj kogoś jednak. Pomagajcie im ile chcecie. Z moim elitarnym wojskiem nie macie szans. Cancel position. Właśnie. Spy Master znak by się przydał znowu. Masz, będzie swoim masterem. Możesz iść. Tutaj. Marszał, kurde, czemu ten... Weź nie taki zjebany. Ty zostaniesz marszałem. Już chuj z ich tam... Ze stosunkami z królem. Czy coś jeszcze mogę poradzić w tej kwestii? Czy... Czemu ja w ogóle dałem, czy... Jesteś młody, no dobra, nie zbuntujesz się i tylko o to chodzi może. Pozest. Wszystkie umiejętności traci. Obawiam się, że już pałas. Surrender. Spoko. To jest wszystko jedno duty, tak? Tak. No to znowu trzeba to komuś dać. I chyba nie mam nikogo takiego. No, ty. Content, spoko. Grant landed title. County of Minster. I... No, i chyba mamy ten duty, nie? Nie mamy. Trzeba uzurpować. Kingdom of Germany mogę sobie uzurpować, nieźle. Kingdom of Kulm.
dostaniesz gliciowkę. Duty of Alania. Ktoś inny ma Duty of Alania, ale Kingdom ma on. To jest ciekawe. To jest podobnie do wszystkich tytuły, czemu nie? Ale w międzyczasie chyba mogę zaatakować jeszcze coś innego. Szkoda, ty jesteś tylko ty nazwisz do nikogo. O, mogę cię zająć po prostu. Nice. Bardzo chętnie. Ale jak ja ryzykuję life mój? Czy ja nie walczę osobiście? Czy to chodzi przez to, że cały czas atakuje? Gdzie są moje pieniądze? Przykrość. Po co miałbym cię zamykać? Nie, nie widzę potrzeby. Duty of Perm stworzone, okej. Shy, to nie jest dobre. O, faction jakiś, dobrze. Dobrze, może będzie coś działo. Co my tu mamy? Independence. Moldau. Koleś z Rusi jeszcze do niego dołącza. Czy wy jesteście poważni? Nie. Do jakiego ty do Jure Kingdom należysz? Do Walachia. Zaraz ci stworzę Kingdom, kurde stary. Będzie problem z głowy wtedy. Prawdopodobnie, chyba że będzie dalej chciał siedzieć w tym. Więc ja się mogę to zaatakować. Czy to jeszcze bardziej nadwyręży moje wojsko? Które jeszcze więcej będzie kosztowało jego zregenerowanie, ale... Wpalniemy to na Conquest, żeby się nie mieszali inni. Proszę bardzo. Szybko, łatwo, zwięźle na temat. Można też gdzieś duci zrobić, ale oddamy to po prostu temu kolesiowi, bo gdzieś chciał to sobie stworzy. County of Holstein. Dobra. Przypuszczam, że dobrze byłoby teraz jeszcze dalej troszeczkę tą Finlandię pocisnąć. I wchodzić tam od tyłu na Szwecję i wtedy będziemy podbijemy całą Skandynawię. Taki byłby dobry kierunek. Chociaż czy mogę teraz Węgry jeszcze? Mogę Węgry. Okej. To pójdziemy na Węgry. Skandynawia nie jest zbyt interesująca. O, stworzył sobie Holstein. Dobrze. Nie muszę się tym sam zajmować. Kingdom of Kumania. Koleś Sarkel zasłużył się na takie rzeczy. Gdzie on teraz przyniósł stolicę, bo go teraz tutaj nie ma. Chief of Sarkel. Twoim szefem jest High Chief Rails of Fuming. Kto by pomyślał? ...134 to wystarczająco, aby stworzyć... Nie, Kingdom of Germany to nie. Ale możemy sobie zrobić Duty of Bulgar, które jest niepotrzebne nikomu. Kingdom of Wallachia, które jest potrzebne i nie możemy, bo trzeba 200. Dobra. Jeszcze na razie wstrzymam się z wypowiedzeniem wojny tym Węgrom. Bo to będzie kosztowne. A ja chcę stworzyć to królestwo, mieć spokój. Z tamtym Independent Factionem. Poza tym nie chcę, aby oni wybuchała wojna. To jest dużo większa szansa, że kolesie się to wszystko wybłędzą. Ej! Ja nie robię niczego ryzykownego osobiście.
Ja nie prowadzę wojsk sam, prawda? Więc weźcie, dajcie spokój. I dobrze. Teraz mamy kasę. Możemy stworzyć Kingdom Valachia. Przeklikam się przez to, bo mi tak wygodniej. Proszę bardzo. Grand Landed Title, Kingdom Valachia, stary. Masz. Nawet możesz sobie wypowiedzieć wojnę Bizancjum, bo jest w chujowej sytuacji. Kto ci zabroni? W razie czego mogę ci pomóc. I teraz jeszcze niech troszeczkę tej kasy podrośnie i możemy... Okej, duty zrobił sobie świetnie. Też już nie będę musiał ja tego robić. Masz sojuszników? Nie masz. No to pierdolnie. Widzę, że szybko nadrabiamy straty. W sensie, trochę nas tam te wojny wewnętrzne na parę lat zatrzymały. Ale to już teraz rozpędziliśmy się. Napierdalamy, jak tylko chcemy. Myślę, że bardzo dużo za życia tego władcy będziemy w stanie podbić. W końcu mamy teraz ultimogeniturę. Najmłodszy dziedziczy, więc jest cacy. O, mamy kogoś w więzieniu. Kto by pomyślał? Wypuścimy, jak się wojna skończy. Okej. Diligent, bardzo dobrze. Może nawet bez żadnej bitwy się obędzie. Procent już poddajesz się? Nie? Gdzie ty jesteś z tą armią swoją? A, tutaj, okej. What the fuck? That's not good, my friend. Tu wygraliśmy. I... możemy przyjąć pokój, bo nie chcemy się z tobą dalej walczyć. To done. Dobrze. To jest już i całe. Znowu trzeba kogoś znaleźć. Lepiej, żebyś to przeżył, chuju. Bo jak dziewczyna zostanie, kurde, szefem całego tego gówna, to będzie bardzo przykra. I od nowa będzie cała masa buntów. O, fuck. Zrobimy teraz tak. Gdzie jest tu jakiś normalny człowiek? To... to jesteś Slavik, Reformed Pagan, więc... może dam ci ziemię jakąś nawet. Byłeś dobrym murzynem, muszę przyznać. Jeszcze eunów. To znaczy, że... że następco, jak ci nadam ziemię, następco twoim będę znowu ja. Nadam ci ziemię, stary, zasłużyłeś po prostu. I tyle. County of... jakieś tam coś tam? A, nie mogę. No dobra. Szkoda. Chciałem cię nagrodzić. Ale się nie da. Ty. Jesteś co prawda, jesteś pięciolatkiem, ale... ale dajesz się. Trzeba zrobić to... kurde, to nie mogę uzurpować, trzeba. Kingdom of Hungary mogą uzurpować, nieźle. Duty of PS przede wszystkim. Dużo prestiżu mam, wiecie? Całkiem sporo. I teraz ty to dostaniesz. Co prawda będziesz miał regenta, czy tam co. Mnie to nie przeszkadza. Czy jako pięciolatek faktycznie tym dowodzisz? Hm.
Kingdom of Hungary. Zwiększono się jeszcze trochę miejsce. Można jeszcze trochę Elite Newsów wcisnąć. Hehe. Okej, okay, dobra, co ja będę chciał następnie podbijać? Ci już się trochę ogarnęli. Jak wygląda sytuacja z wojskiem? Mają potencjalne 55 tysięcy. Bizancjum 41, więc no. Arabian Empire 70. Rozumiem, że to jest Arabian Empire, że pisze jakiś Saladin, czy co tam. No, spoko. Także myślę, że pójdziemy... Tu już sobie dalej nie będziemy wciskać póki co, na razie to zostawimy. Ale za to pociśniemy... może Holandię? Od Francji? Mogę dozwiąć Holandię? Clear War? Proszę bardzo, Holandię od razu, na wstępie. I tu Flanders, o. Brabant. Nieźle, nieźle. To chyba są całkiem niezłe regiony nawet tutaj. Chociaż może i wcale nie. Ale lubię je. Później co, ten jakoś... Nie wiem, czy priorytetować Skandynawię, bo jest łatwiej, czy priorytetować Zachód, bo jest lepiej. Chyba będziemy cisnąć ten Zachód, faktycznie. No, oni są groźniejsi. Zniszczymy ich, zanim się jakoś niebezpiecznie ktoś połączy i zrobi jakieś imperium, czy chłopieca. A tymczasem myślę, że starczy tego odcinka. I do zobaczenia w kolejnym, który będzie... niedługo. Cześć!